przed nami specjalistki, nie ma lepszych chyba, znawczynie narzędzia zwanego geniali, czyli po prostu będą mówić o genialnych rzeczach. Dlaczego? Dlatego, że już jutro Polski, bo pod taką nazwą prowadzą blok edukacyjny. Jutro Polski, my co prawda możemy przyjąć, że ten Polski za 2 dni, ale jestem pewna, że dziewczyny opowiedzą o rewelacyjnych rzeczach. Zatem zapraszamy do wysłuchania ostatniej prelekcji podczas Lubuskiej Nocy Belfów. Justyna i Magda Zaryczańskie. Dziękujemy. A raczej dobry wieczór. Chociaż dzień dobry, za chwilę północ, więc już możemy się witać. Tak sobie pomyślałam, że Zimową Akademię zaczynałyśmy praktycznie, tylko Ania Konarzewska była przed nami, a tutaj dzisiaj kończymy ten tydzień w taki sposób, więc coś takiego. Tak, niesamowitych inspiracji, które na pewno zostaną wykorzystane przez nas, przez wiele osób, nie tylko polonistów, którzy po prostu byli świadkami, uczestniczyli w tych wydarzeniach. Dzisiaj skupimy się na tym, jak aktywizować uczniów właśnie poprzez geniali. Od czego zacznę? Od tego, że geniali to jest takie narzędzie, które my rzeczywiście wykorzystujemy już od dawien dawna. Na początku tego pierwszego sezonu zdalnego, tak jak my to nazywamy, zostałyśmy ambasadorkami geniali. To się tak zbiegło z tym właśnie rozpoczęciem tej naszej przygody, takiej polskiej przygody ze zdalną edukacją. Zaczęłyśmy wtedy szkolić nauczycieli właśnie z tego narzędzia, a jednocześnie same też używałyśmy go, no ale wtedy już na inny sposób, ponieważ te takie triki i takie haki, które można było wykorzystać, no stały się troszeczkę inne, też szybko sobie wypracowałyśmy takie różne elementy. Cóż, no nie tylko my, prawda? Wielu nauczycieli zaczęło geniali używać do lekcji, a my na początku tego drugiego sezonu geniali, przepraszam, zdalnego nauczania, jak my to mówimy, postanowiłyśmy zachęcać do tego, żeby geniali używać jako coś, co uczniów aktywizuje, co sprawia, że oni będą tworzyć, że oni będą tymi sprawcami, że oni będą tymi osobami, które tak naprawdę stają się odpowiedzialne za to, co potem, co sami tworzą, a potem pokazują swoim rówieśnikom. I tak już na początku tego roku szkolnego zaczęłyśmy właśnie nasz projekt eTwinning, ale o nim za chwileczkę jeszcze powiem. Pierwszym takim sposobem na aktywizację uczniów są po prostu gierki. W geniali mamy mnóstwo szablonów, czy to takie po prostu na 3-4 odpowiedzi. Nasi uczniowie bardzo je lubią i jest to też taki sposób na aktywizację, podsumowanie, czasem rozpoczęcie jakichś tutaj elementów. Tak jak powiedziałam, szablonów gierek jest bardzo, bardzo wiele, więc pod każdy temat można mieć różne, jakieś tutaj inne przygotowane rzeczy. Co ważne, jest tutaj ta informacja, takie wyjaśnienie, dopowiedzenie, coś, co my byśmy mogli zrobić jako nauczyciele, gdybyśmy rzeczywiście tutaj siedzieli z dziećmi w sali, zadajemy pytanie, dopowiadamy coś, więc to jest też taka dodatkowa wartość tych szablonów gotowych. One są niby takie same, ponieważ polegają na tym samym, na takim wyborze ABCD albo ABC, tak jak tutaj, ale wizualnie zawsze się różnią, czyli jeśli wykorzystujemy to, tak jak my na przykład wysyłając na czacie dzieciakom do samodzielnego zrobienia, gdzie na końcu na przykład takiej gierki ukrywamy jeszcze hasło, które trzeba potem na czacie odesłać, no to świetnie to funkcjonuje i po prostu aktywizuje dzieciaki, a oni naprawdę lubią te gierki, to jest taka najprostsza rzecz, która aż czeka na to, żeby po prostu wykorzystać ją podczas lekcji. Ale w geniali są nie tylko szablony, to takie właśnie ABC, mamy też możliwość na przykład rysowania i to też jako takie jakieś podsumowanie można wykorzystać. Tutaj akurat przed świętami przygotowałyśmy taką gierkę już na koniec. Włączamy pisaczek, rysujemy, malujemy i nawet ósmoklasistom się to spodobało, bo tutaj też wypróbowałam, czy znajdą wszystkie i też to po prostu ich aktywizuje, więc to jest to oderwanie od tego siedzenia i słuchania nas, tak, nasze grzechy, tak. Kolejna gierka. To jest taka gierka, która tutaj za chwilę ukaże rozwiązanie, czyli też uczeń rozwija sobie pisaczek i po prostu łączy cech. Ja tutaj nie patrzę, co łączę, ale po prostu zastanawia się, co do czego pasuje. Natomiast jeśli pracuje sam, jeśli to jest coś, co mu wysyłamy, bo wiadomo, pracujemy różnie, nie zawsze prowadzimy lekcje, tę zdalną tak bezpośrednio, czasami ten materiał do pracy własnej po prostu wysyłamy. Jest tutaj opcja tego rozwiązania, 30 sekund późna pora, ale chyba jeszcze, o jest, dobrze? Udało się.
Jest Tak. przy pierwszym zdalnym, gdy wysyłałam moim uczniom tam w czwartej klasie wtedy takie gierki, to tam mówili, proszę pani, ja nie zdążyłem, ale ja zasłoniłem ręką, i żeby nie było widać, więc naprawdę zrobiłem, naprawdę, więc to naprawdę aktywizuje. Kolejna rzecz, kolejne gierki, gierki też się już pojawiły dzisiaj, też w Geniali. My tutaj przygotowałyśmy takie podsumowanie, mamy elementy przesuwania, o coś ci nie działa, nie chce No się, właśnie, o, nie chciała złapać. złapałaś. Jest oczywiście kosteczka do wyrzucenia, ale co ważne tutaj, jeżeli klikniemy w pytania, pytania są w tych kółeczkach, mamy możliwość wrzucenia im pytania dzięki grafice, która zasłania tak naprawdę resztę tego okienka. Na dole jest dopiero odpowiedź, więc też to można podzielić dzieciaki na grupy, w breakout roomach, czy na Zoomie, czy na Teamsach, czy w Classroomie. Tutaj można to zawsze sobie jakoś tutaj wykorzystać. I też gierka planszowa w sposób digitalny zrobiona. A nawet jeśli ten szablon jest taki, powiedzmy, już któryś raz przez nas wykorzystywany, to możemy wprowadzić na przykład dodatkowe tutaj oznaczenia, jakiś symbol, tracisz kolejkę, cokolwiek. Ci, którzy używają Geniali, wiedzą, o co chodzi, jak łatwo można dodać takie rzeczy, a jak można po prostu już zmienić taki gotowy szablon. Na kolejnym slajdzie mamy takie nasze pomysły, które można nazwać gierkami, ale już niekoniecznie, bo to są takie ćwiczenia aktywizujące, powiedzmy. Pierwsze takie ćwiczenie to jest w zasadzie jeszcze bardziej gierka. To jest taki Ale zrobiona prosta. od podstaw, tak? Zrobiona od podstaw, przez nas po prostu zaprojektowana. Przypadki. Każdy wie, że dzieciaki przypadków nie pamiętają ani kolejności. Tutaj zawsze jest ten problem. Dzięki temu, że mamy wszystkie 7, jest cały czas utrwalenie tego wizualne, pokazanie. Mamy możliwość odpowiedzi tutaj, dodawania prosty sposób poprzez po prostu kopiowanie tego jednego slajdu przy robieniu takiej gierki i jest sobie coś, no i właśnie kliknij złą odpowiedź, Tak, zobaczmy, co się właśnie. stanie. I wracamy, i co jest ważne w gierkach w Geniali, wracamy do tego samego slajdu, czyli to nie jest tak, że jejku, 10 pytań już odpowiedziało dziecko i o nie od początku, no bo chyba nikt by nie przeszedł, ja bym nie przeszła pewnie, więc mamy tutaj to, że jednak do tego samego pytania. Kolejne ćwiczenie, to chyba tutaj było to z podziałem na, tak, dobrze, z podziałem na formy. Właśnie ćwiczenie, które jeszcze zdążyłam zrobić w październiku z klasą 5, czyli po prostu powtórka z czasownika. Przesuwamy, dzieciaki podchodziły tutaj, jejku, dzieliliśmy odpowiednio, potem ocenialiśmy, określaliśmy sobie formy, przekształcaliśmy. Takie coś powtórkowego na rozpoczęcie, a frajda była po prostu, więc też zrobione od podstaw zupełnie jako po prostu takie ćwiczonko. I taka plansza może być też udostępniona dzieciakom do takiego ćwiczenia, gdzie my dajemy dzieciom dostęp do naszego pulpitu. Też jest taka opcja chociażby na Zoomie. Wtedy nawet jeśli my to wyświetlamy, dziecko to po tam konsultacji z innymi uzupełnia, a potem na bazie takiego ćwiczenia robimy kolejną jakąś tam konwersację, układamy zdania, cokolwiek. To już od nas zależy, ale taka właśnie funkcja przesuwania elementów, ona zawsze po prostu daje pole do popisu. Tutaj kolejna rzecz też związana z przesuwaniem elementów, to jest reduta Ordona i taka rzecz związana właśnie ze środkami stylistycznymi. Należy tutaj te środki poprzestawiać i określić, jaka funkcja jest spełniona. To wszystko też dzieciaki dostają, muszą się zastanowić, czy to w grupkach, czy osobno. Jeśli wysyłamy to do samodzielnej pracy, mamy bombę. Bomba jest ukryta, bomba, no bo to tematycznie jest związane, czyli bomba, która ukrywa po prostu tę taką prawidłową odpowiedź, można ją sobie sprawdzić, a nawet jeśli dzieci, nie wiem, mają na kartce to zrobić, bo my to wyświetlamy, to po prostu po chwili im to wyświetlamy, wszystko jest gotowe. No i to właśnie kolejna rzecz. Teraz chyba jest tutaj, prawda, czwarta? Chyba tak, chyba tak. Lecimy, lecimy. Tutaj przykład ćwiczenia bardziej podsumowującego tekst, tutaj opowiadanie Iwaszkiewicza, czyli to, co mamy tak naprawdę na egzaminie sprawdzane często, kompozycja, te ćwiczenia, nie trzeba dawać tej kserówki. Można to zrobić w taki sposób i znowu ukryta odpowiedź. Można omówić z klasą po prostu w taki sposób, albo gdy wysyłamy do samodzielnej pracy, też tutaj to wszystko jest. Kolejna rzecz, układanie kolejności, tutaj też w taki sposób można sobie poćwiczyć zupełnie inny i
Tak jak mówię, te egzaminacyjne zadania można w taki sposób przemycać też, żeby tutaj się też uczniom cały czas to utrwalało. A zaprojektowanie tego jest bardzo szybkie, bo zrobienie tabelki w Geniali właśnie takiej plus włączenie przesuwania opcji przesuwania elementów jest po prostu banałem. A zostaje nam to na długo, tak? Wracamy do tego po roku, to jest znowu to gromadzenie, które też się już dzisiaj pojawiło, gromadzenie materiałów. Jeśli tworzymy to w jednym narzędziu, mamy to za rok, a jeśli stworzymy to na bazie na przykład, nie wiem, części mowy, no to przecież w każdej klasie tak naprawdę, na każdym poziomie to wykorzystujemy. Także to też jest ta zaleta. No i tutaj znowu prawda, fałsz, prawda? Też tematycznie. W tym momencie, no też, tak, w tym momencie też niby zadanie powiedzmy typowo egzaminacyjne, ale podane w zupełnie inny sposób, no po prostu bardziej sympatyczny. I jeszcze jeden przykład, to jest taka oś czasu, to jest znowu plan wydarzeń, ale taki plan wydarzeń, który jest zwizualizowany, czyli takie podwalina do dyskusji, połączenie tego, co jest podane jako obrazek z tym, co ma być po prostu powiedziane. Mamy tutaj możliwość ukrycia informacji, czyli w momencie, kiedy tutaj na to najadę, coś tam ustalamy, pojawia się no, jakaś tam spodziewana odpowiedź, to nie musi być taka jak tutaj, to może być podobna. Chodzi o to, że po prostu no, tak jakby potwierdzamy dzieciaki, no tak, właśnie dobrze, to właśnie o to chodziło, idziemy dalej. Co tam po kolei się działo, ustalamy na bazie tych obrazków. Wizualizacja to niebywała naprawdę po prostu zaleta tego narzędzia. O, przesunęło się troszeczkę, tak? No, no już jest dobrze. Program, już się włączyło. Tutaj mamy przykład, tak szybciutko przelecimy, takiej lekcji, którą wysyłałyśmy, tak działałyśmy w zeszłym... Pierwszy sezon sezonie zdalnego, w drugim sezonie już mamy cały czas lekcje z uczniami w czasie rzeczywistym, więc zawsze był ten taki pierwszy slajd mówiący, co ich czeka tutaj, żeby zawsze było to coś do kliknięcia i mamy tutaj no, akurat Bel, która nam gratuluje, ale też, żeby sprawdzić uczniów, to mamy kolejne jakieś tutaj GIF dodane, zawsze to rozbawienie, jakieś tutaj tak, no nie, skarpetek nie używałyśmy, ale tutaj możemy też w taki sposób uczniów zachęcić i jakoś tam może wywołać jakiś uśmiech, reakcję. Temat, cel, oczywiście to takie standardowe rzeczy. Mamy tutaj przypomnienie informacji i po kliknięciu znowu wruszające się elementy. Gdzieś tutaj będą różne podsumowania, ale chyba lecimy dalej, prawda? Bo tutaj... Tak, właśnie klikam dalej. O. Znowu, to jest element powtórzeniowy, znowu gdzieś tam teoria też wzbogacona jakimś symbolem, który ma powiedzieć, że tu jest jeden element, tutaj dwa. A potem ta część ćwiczeniowa i to, na co zwracałyśmy uwagę podczas całego tego zdalnego tego wysyłania, że zawsze ta informacja zwrotna gdzieś tam się pojawia, czyli dzieciaki mają tutaj ukrytą informację w takim paluszku, która po prostu jest odpowiedzią. Jeśli mają to zrobić w zeszycie, mogą to po prostu przepisać, bo to wiadomo, ale oni naprawdę tak sprawdzali samych siebie, czyli umożliwienie dzieciakom nie tylko na kolejnej lekcji, sprawdzania od podstaw tego ćwiczenia, ale po prostu na bieżąco wtedy, kiedy pracują samodzielnie. No i na końcu... Taka możliwość właśnie, wiedzą, że zaufamy im, to zawsze na plus nam wychodziło po prostu, zawsze ta informacja jakaś była. No i właśnie quiz. Quiz na koniec od razu podany też z informacją zwrotną, taką tutaj tak ten slajd jest, ten szablon jest tak zbudowany. Kolejny raz powtórzenie, czyli cały czas utrwalanie tych samych informacji, no bo to taki nasz cel tutaj właśnie jako powtórka. Tak, i ta gierka na końcu to jest po prostu taki element, który uwielbiałyśmy wtedy, kiedy wysyłałyśmy po prostu lekcje. Na końcu mem, który zawsze gdzieś tam się pojawiał, czy to jakaś rzecz związana z popkulturą, czy to po prostu jakieś takie śmieszki, ale generalnie takie pożegnanie, które nie musi być tylko takie no, zwyczajne, ale też coś śmiesznego, to czasami nawet było tak, że oni po prostu czekali na to, co będzie na końcu. Natomiast drugi przykład lekcji, no to jest coś takiego, do czego namawiamy, żeby to gromadzić sobie właśnie te materiały, bo przecież nie każda prezentacja w Geniali musi być przepełniona tymi informacjami. To nie chodzi o to, żeby tam było wszystko podane jak na tacy, to też jest podwalina do dyskusji. Używamy tego też na normalnych lekcjach, to nie musi być właśnie wtedy wszystko pouzupełniane. I tak mamy tutaj list do ludożerców.
Już pierwszy slajd pokazuje nam jakąś taką rzecz, już możemy pytać, tak, co widzimy i co nam się nasuwa, o czym tutaj będzie mowa tak naprawdę. No i cóż, kolejny slajd to takie pytania, które byśmy i tak zadali, ale jeśli je napiszemy, no to dzieciaki już się wyrywają do tego, żeby coś powiedzieć, nawet na Zoomie. Kolejny slajd to po prostu tekst. Tutaj nie musi być nic poza tym tekstem, przecież rozmawiamy z dzieciakami, a dzięki temu my na przykład już praktycznie zrezygnowałyśmy z podręczników, to się jakoś takie naturalnie stało i w tym momencie ten tekst staje, czy to na tablicy interaktywnej, czy to po prostu teraz na laptopie, jest podwaliną do lekcji, nie muszę tutaj niczego ukrywać, mam to, a przecież no nic prostszego jak wstawić tekst do takiej pracy. Co potem? Praca własna. I taką gierkę albo wysyłamy dzieciakom, albo rozwiązujemy wspólnie, no bo to wiadomo, to już zależy od tego, co mamy. Ja tutaj muszę sobie okienko odsunąć, o właśnie. Czyli tak, czyli możemy, ja tutaj zrobiłam taki podgląd, powiem o co chodzi, ponieważ no, pytań jest kilka, prawda? Tutaj mamy takie ABCD, łatwo możemy zrobić prawda, fałsz, to wiadomo. A co mamy na końcu? Takie ciekawe zadanie, chcę właśnie do niego szybko przejść. Już to mam. Takie zadanie, gdzie jeśli to wyślemy dzieciom, no to mamy tak, że mają przypasować, tutaj akurat był antonim, tak? I to, ja tu nie patrzę, co robię, ale chodzi o to, że z tych zielonych literek ma wyjść hasło. Jeśli dobrze przypasują, no to wyjdzie hasło. Tutaj akurat hasło to jest nasze, w odróżnieniu od mój, moja, jak to było w wierszu. No i w tym momencie, żeby przejść do końca, żeby zdobyć hasło, no to muszą tutaj wpisać ny, a, sy, zy, e. No i mamy tutaj końcowy slajd, który po prostu pokazuje brawo i tworzy się serduszko. Serduszko, które ma z tych ludzi stworzyć, to znowu ta warstwa wizualna, prawda? Czyli znowu ta moc Geniali, gdzie mamy tę bazę tak naprawdę tych elementów w Geniali, ale również tych, które można po prostu sobie tam załadować, chociażby z Pixabaya, do czego zachęcamy. No i żeby nie było końcówka lekcji, to również... Co ja to zrobiłam? Aha, bo ja mam włączony ten tryb, ja tu kliknęłam, to gdzie trzeba, dobrze. Jest północ, więc... No właśnie. Zadanie twórcze to jeszcze było, to jest kolejna część już tej właściwej lekcji, a nie gierki. No i zakończenie, gdzie znowu wracamy do tego symbolu, którym możemy się posługiwać, tworząc te lekcje. Tutaj wrócimy na chwilę do tego projektu, który cały czas jest aktywny, będzie pewnie jeszcze aktywny w tym następnym roku, bo to jest trudna rzecz, żeby dzieciaki tak po prostu zachęcić do tego, ale my do tego zachęcamy, żeby oni sami tworzyli. My to robimy na podstawie, na zasadzie takich innowacji pedagogicznych, które po prostu w szkole prowadzimy. Mamy swoje kółka, podczas których uczymy dzieci Geniali i to się szybko sprawdza, bo nawet najmłodsi szybko złapali. Nie będziemy tutaj mówić bardzo dokładnie, my to opowiadałyśmy... Mówiłyśmy o tym na początku tego dnia właśnie, jak wykorzystujemy tutaj Geniali w rękach ucznia. Tutaj tak naprawdę Asia Hoffman mówiła właśnie o tym, żeby dzieciaki tworzyły i to dla nas było też ważne właśnie w tym drugim zdalnym, żeby jednak przekazywać im władzę nad tym wszystkim, ale też oczywiście kryteria, to powtarzamy tak naprawdę, to są takie podsumowanie zrobiłyśmy tutaj i o angażowaniu i o tych takich najważniejszych elementach, czyli po prostu jasne kryteria dla uczniów. Zachęcamy do odwiedzenia naszego bloga, tutaj są opisane ten projekt. Też te kryteria, ale właśnie uczniowie się zaktywizowali i to nam na tym najbardziej zależało, żeby właśnie przejęli władzę i żeby robili coś razem. I zapewniam Państwa, że warto zaufać uczniom i zachęcić ich do takiej pracy. Po prostu to były ich prace i to była ich zaangażowanie. To o to chodzi tak naprawdę, żeby to wykorzystywać, a że narzędzie do tego sprzyja, to dlaczego nie? Tutaj pokrótce, mamy tutaj quiz z Mickiewicza. Bardzo łatwo jest zrobić quiz. Dzieciaki będą kombinować gdzieś tam go tak po swojemu tworzyć. Ja tutaj od razu pokażę hańbę, która jest po prostu taka urocza, jako ta błędna odpowiedź, no to jeszcze raz, wiadomo. Oprócz tego pracę z kamieni na szaniec, ale o tym też właśnie mówiłyśmy podczas zimowej akademii teraz. I taka praca czwartoklasistki na przykład, która stworzyła ten taką, bardzo mi się też podobała ta praca, po prostu z bobrów, z Narni. Ona po prostu chciała, ja tylko zapytałam, kto by chciał, ja bym chciała, no to może by zrobiła o czymkolwiek, no to ja chcę o bobrach. No i tak to powstało. Także naprawdę warto zachęcać dzieci do tego, żeby tak robili. Tak samo jak na przykład quiz świąteczny, to
było tuż przed świętami. Dzieci dostały nasz quiz świąteczny, wspólnie go stworzyliśmy, przepraszam, przeszliśmy, a potem każdy z nich robił w grupach, robili w grupach z takim liderem, który znał Geniali bardzo dobrze, wersję, część drugą tego quizu. No i na tym polegała ta zabawa, że oni najpierw to tworzyli, a potem jeszcze graliśmy w te lekcje. No i lekcja przedświąteczna też po prostu angażowała choinka przez CH. Okej. Okay. Przejdę dalej. I podziękuję. Dalej. I to już jest koniec. Tak. Bardzo, bardzo dziękujemy. Tutaj ta, jak zobaczyłyśmy prezentację Kasi. Tak, zakończenie. Kasi Włodkowskiej, to się bardzo uśmiechnęłyśmy, że to taka sama, taki sam szablon sobie wybrałyśmy, ale ta noc belfrów, my gwiazdeczki na koniec, takie tutaj błyszczące jeszcze. Jeszcze mamy troszeczkę energii. Mam nadzieję, że Państwo z nami wytrwali. Troszeczkę. Bardzo, bardzo dziękujemy. Troszeczkę. Ja podsumowując dosłownie, powiem to, co ktoś tutaj napisał. Brawo, siostry zaryczańskie. Po prostu taki komentarz się pojawił. Dziewczyny, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Tego Geniali w połowie i zawsze z zachwytem patrzę na to, co tworzycie i nie ukrywam, że z tych waszych gotowych szablonów również korzystam. Dla mnie takim hitem był kalendarz adwentowy, który po prostu wykorzystałam od razu i stworzyłam dla moich maturzystów i dla moich ósmoklasistów materiał powtórzeniowy. Także dzielcie się z nami, bo po prostu robicie... Tak, tak, tak. Dzięki wam właściwie. Ja nie wiem, czy wy w ogóle macie świadomość, ilu nauczycieli dzięki wam tworzy prezentacje w Geniali. Ja zbieram regularnie tylko te, które się pojawiają dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych i kompletuję je w Wakelecie. Ale słuchajcie, jak wrzuciłam tego Wakeleta z tymi wszystkimi prezentacjami, to było mnóstwo komentarzy, że po prostu rewelacyjna robota, że to trzeba było w jednym miejscu zebrać. Także dzięki wam po prostu naprawdę tutaj mamy o połowę pracy mniej, zwłaszcza teraz, kiedy wiemy, że wszyscy siedzimy nad tym. Tak, i to ja naprawdę do tego zachęcam, jeszcze raz to powtórzę, że to jest takie narzędzie, do którego wracamy. Nawet jeśli tworzymy teraz te lekcje pod takie zdalne nauczanie i dopiero zaczynamy przygodę z tym narzędziem, my do tego wrócimy i tworzymy sobie bazę, która po prostu nam będzie przydatna. Nawet powtórzenia ósmoklasistów, dla ósmoklasistów, tak jak w naszym przypadku, no przecież to było w tamtym roku, będzie w tym roku. To właśnie o to chodzi, żeby sobie ułatwiać pracę, a to jest tak, to jest takie narzędzie, które naprawdę do tego po prostu jest chyba stworzone. I daje mnóstwo możliwości. Tak, 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 dokładnie. Bardzo dziękujemy. Słuchajcie, jest... Dziękujemy. Jutro, tak, więc my za chwilę rzeczywiście tak. Będziemy powiedzieć jutro Polski. Zaczęliśmy w piątek, kończymy w sobotę, tak to wygląda, jak się spędza czas tak bardzo, tak, ale widać, w tak bardzo inspirującym towarzystwie. Jeszcze mamy uśmiechnięte prelegentki, więc chyba rzeczywiście wszystko nam się udało. Dziękujemy, że byliście z nami, że wytrwaliście z nami do samego końca. Dziewczyny, wam za tę cierpliwość też do samego końca. No i cóż. Wielkie serduszko dla was, słuchajcie. Dla was również. Dziękujemy wam. Dzięki poduchy, tak jak ktoś napisał, i dobrej nocy. Dobrej nocy i dziękujemy wszystkim uczestnikom, byliście bardzo dzielni, tym osobom, które zostały, naprawdę serdecznie dziękujemy, że zechcieli tak długo być z nami. Ja tutaj śledziłam komentarze, no są bardzo pochlebne, niektórzy zahipnotyzowani i siedzieli od 18, także naprawdę chapeau bas dla was, no i oczywiście dla naszych prelegentów, że tak potrafiliście cudownie nas zainspirować, zaskakiwać i, no, i przyciągać cały czas naszą uwagę swoimi wystąpieniami. I przypominamy o dwóch rzeczach, że wszystkie materiały zbieramy. Ja już na bieżąco tu pewne rzeczy uzupełniałam też. I przypominamy, że nasz konkurs trwa i lada moment udostępnimy Wakeleta i tam będzie można udzielić odpowiedzi na pytanie, dokończyć nasze zdanie, co dała wam tak naprawdę lubuska Noc Belfrów, bo nagrody czekają. Tak jest. Dziękujemy pięknie i życzymy spokojnej, pełnej odpoczynku, cudownych snów i czego tam sobie jeszcze wymarzycie, nocki. Dobranoc. Pozdrawiamy. Dobranoc. Pozdrawiamy. Dobranoc.